obecnego tu Wojciecha Kostrzewy i algorytm graficzny przetwarza te dźwięki na bazie tej grafiki, tych instrumentów, tak jak tu widać. No i pula nagród w tym roku pozostanie taka, jak była 2 lata temu i chcielibyśmy, żeby ona była nie mniejsza zawsze. Mamy nadzieję, że uda się to utrzymać. Ogłoszenie jest dzisiaj, także bardzo się cieszę, że Państwo z nami tutaj jesteście. A tu mamy nazwiska laureatów i zdjęcie zwycięzcy. To był konkurs ten przed 2 laty. Tu mamy takie pamiątkowe zdjęcia. To jest 6 finalistów w różnym wieku, z różnych kontynentów, z różnych krajów, tworzących muzykę o zupełnie różnej stylistyce. Tutaj także żyli. No i takie miłe wspomnienie. Ja chcę powiedzieć, że są zaraz, będę panią dyrektor też o to pytał, że to był normalny, abonamentowy, piątkowy koncert filharmoniczny. To jest, szczerze powiem, z mojego doświadczenia w pracy też dyrygenckiej, jest to pierwsza filharmonia w Polsce, która się odważyła na taki krok. Jak widać, publiczność nie wyszła. Gwarantuję Państwu, że tych zdjęć jest dużo, one są też w drugiej części koncertu i ta publiczność nadal tam siedzi. Czyli znaczy, że można muzykę współczesną grać w filharmonii. To jest komunikat do także innych dyrektorów filharmonii w Polsce z mojej strony. Dyrygentami byli wtedy Patrycja Pieczara i Adam Sztaba, Orkiestra Filharmonii. I tak to wyglądało. Piękne foyer wspaniałego obiektu w Szczecinie. I za chwilę omówimy nową edycję, tą, za sprawą której się spotkaliśmy, ale chciałbym najpierw poprosić o głos laureata tej, nazwijmy to, zerowej edycji, ponieważ forma konkursu jest bardzo podobna, pod nowym szyldem imienia Karłowicza, ale w zasadzie pewne reguły są podobne. I chciałbym Ciebie, Wojtku, poprosić, żebyś powiedział w ogóle